Szczęść Boże, coś Wam powiem. Niemalże każdego dnia Ewangelia opisuje nam jakieś wydarzenie albo postać, która doświadczyła czegoś niezwykłego od Jezusa. Dziś w roli głównej ukazana została Maria Magdalena, która w swoim życiu zbyt wielkich dzieł nie uczyniła. Żadnego ruchu, żadnej organizacji czy wspólnoty nie założyła. Ona dziś w Ewangelii stoi i płacze i to jest jej najważniejsze zadanie. Zadanie nie w sensie, że ma być płaczką, którą współczesna psychologia określiłaby mianem melancholiczki, pogubionej życiowo i zamkniętej w sobie kobiety. I zadanie polegało na pokazaniu nam, że wcale nie trzeba Jezusa za bardzo szukać, zwłaszcza wtedy, gdy się Go nie widzi. Ona także nie widziała, bo oczy miała zalane łzami. Widziała pusty grób, aniołów, odsunięty kamień. A Jezus przyszedł i wezwał ją po imieniu. Przyszedł, bo widział jej serce, które tęskni i pragnie Jego bliskości. Zobaczył serce, które miłuje ponad wszystko. W końcu ze względu na Jezusa uczyniła zwrot w swoim życiu i porzuciła to, co było nieczyste, by wejść na drogę czystości, wolności od pokus. Dzięki Panu Jezusowi Maria Magdalena odzyskała szacunek dla samej siebie, znalazła sens dla swego życia, wróciła na drogę Bożych przykazań. Dlatego nosiła w swoim sercu głęboką wdzięczność dla Mistrza z Nazaretu. Jej osoba wyraźnie pokazuje nam, że kiedy brakuje Jezusa w naszym życiu, to nie wiemy, co ze sobą począć. No może nie do końca, bo nasza natura pędzi dalej. Gdy brak jest kogoś ukochanego, to szukamy alternatyw, by tę pustkę wypełnić. To będą różne zajęcia czy spotkania, które mają być dla nas przyjemne. Trochę w tym kombinujemy, byle tylko nie przyznać się, że nasze serce tęskni. Nie potrafimy się przyznać do naszej nieporadności. Maria niczego nie udaje, nie szuka innych pocieszeń. Łzy, które wylewa, są czyste i autentyczne. Zauważył to święty Grzegorz Wielki, który skomentował: co zasługuje na uwagę w tych wydarzeniach, to siła miłości, którą płonęło serce tej niewiasty. Nie odeszło od grobu, choć uczniowie wszyscy pouciekali. Dlatego ona jako pierwsza zobaczyła Jezusa i otrzymała misję: udaj się do moich braci i powiedz im. A ona poszła, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Kiedy Jezusa ukrzyżowano, ona stała przy Nim. Wytrwała to wszystko, choć wcale się na to nie mogła zgodzić, bo widziała, jak wielka to niesprawiedliwość. I w tym miejscu, na Golgocie, jej wiara się załamała. Właśnie płacz nad pustym grobem jest obrazem jej postawy, takiego buntu i niezrozumienia. A mimo wszystko jej serce jest czyste. Nie ma w nim gniewu i złości. Inaczej nie dostrzegłaby aniołów. Gdy tak trwała w tym osłupieniu i smutku, wezwanie po imieniu zmieniło wszystko. Musimy wiedzieć, że Bóg kocha każdego z nas odrębnie. I do każdego z nas Jezus pragnie zwracać się po imieniu. Tylko musimy mieć czyste serce. A mając je czyste, usłyszę głos miłości. Ta Ewangelia pokazuje nam, że Jezus traktuje nas jak rodzinę, a nie jak obcych i obojętnych ludzi. O uczniach mówi, że są braćmi. O Bogu, że jest Bogiem i Ojcem Jego i naszym. Zdobądź się na odwagę i porozmawiaj z Jezusem. Jak Ty dziś przeżywasz tą relację z Nim? Panem Bogiem.